Hej, cześć, siemanku wam wszystkim. Ja jestem Dziuczo, a to jest OMSI 2. Moi drodzy, witam was w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło. Witam was w Monachium. Dlaczego w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło? Monachium to była pierwsza mapa, na której nagrywałem mój pierwszy odcinek na kanał. Dokładnie rok temu, 10 lipca, wpadł pierwszy odcinek. Nagrywany wtedy był buscugiem, czyli autobusowym pociągiem. I jako taką rocznicę pierwszą mojego kanału postanowiłem nagrać sobie drugą linię z czterech dostępnych w Monachium. Tym razem innym autobusem, ale bardzo podobnym do tego, którym jechaliśmy wtedy. Więc tak, moi drodzy, przejdźmy sobie do środka. Ja wam potem chcę omówić statystyki, raczej statystyki, a tak, wiecie, takie podsumowanie całego roku, o może tak. W środku te autobusy wyglądają tak. Tutaj mamy kasownik, tutaj mamy automat biletowy. I autobus w środku wygląda sobie tak, bez szału. Strasznie duże te kasowniki mają. Ja nie wiem, dlaczego oni w Niemczech takie wielkie te kasowniki mają. Dziwne to jest. No ale dobra, nieważne. Tak on się prezentuje w środku. Stanowisko kierowcy, no to tak jak we wszystkich tych manach z dodatku. Mam status familie, czy jak to się tam nazywa, także nie ma co tutaj za dużo mówić. Odpalamy go sobie. Damy sobie na 8:43, ponieważ 8:46 chyba mamy odjazd z tego przystanku. 8:45, tak. Mamy odjazd z Hauptbahnhof Nord w kierunku Tivoli Strasse. Okej, okay, ciach. Rozkład wybrany. Pogodę sobie ustawimy jak w lecie. Cyk. Tutaj włączymy sobie klimatyzację. Otworzymy pierwsze, drugie drzwi. Włączymy jeszcze ciepły guzik, zameldujemy się do, zalogujemy się, przepraszam, do autokomputera. Ok, 67213, 67213. Ciach, linia 150, 02. 02 to jest kursówka. Mamy 150.02 Tivoli Strasse. Zgadza się wszystko? Zgadza się wszystko. Czy ktoś tu będzie zaraz wsiadać? Następny przystanek Hauptbahnhof Nord. A my teraz gdzie stoimy? Start and terminus. Jesteśmy na starcie. Bieg wrzucony. Nikt więcej nie wsiada. Zamykamy drzwi. Wyłączamy ciepły guzik. I ruszamy. Niestety mam tutaj problem z moim promieniem skrętu tej kierownicy. Nie przestawił mi się na taki jak chciałem, więc trudno, muszę sobie dzisiaj radzić tym, co mam. Moi drodzy, to będzie takie małe podsumowanie całego roku. Ile subskrypcji wpadło, ile filmów, ile wszystkiego. Ale to zaraz, jak już wyjadę w miarę na normalny grunt, bo to jest moje drugie podejście do tego nagrania. Tutaj się troszkę pogubiłem przed chwilą. Więc no. Więc musimy
chwilę się wstrzymać. No, dawaj te zielone trzu. Mam nadzieję, że wszystko jest ok z głośnością. Bo nie widzę, że tam paseczek, kurde, chodzi z tego głośności gry. To mnie troszkę denerwuje. No, co jest z tym światłem? Powiem wam, kurde, u nas w Katowicach teraz wprowadzają nowy system. Inteligentny system sterowania ruchem, czy jakoś tak to się nazywa. Na razie są na etapie wdrażania, wymieniania sygnalizatorów i tak dalej. Ale powiem wam, to co się dzieje, to jest dramat. My cykle tramwajowe mamy tak ustawione, że na niektórych światłach nawet po 3-4 minuty musimy stać. To jest kurwa absurdem strasznym, no ale cóż zrobić, nie? Dobra, i teraz tak, tutaj muszę zawinąć takiego rogala. O. Idzie do nas pan. Troszkę za daleko przejechałem, ale trudno. Wsiądzie do nas? Wsiądzie do nas. Dobra. Zamykamy drzwi. Ciach, ciach i ruszamy. Dobra, moi drodzy, więc tak. Przejdźmy do konkretów. Przez ten rok zdobyłem, czekajcie, w lewo, 171 subskrybentów. Ja wiem, że nie jest to dużo i że są ludzie, którzy na YouTubie bardziej się wybili niż ja, ale i tak jestem zadowolony z wyniku, ponieważ mam taki trochę content. Mało taki. Nie wiem, jak to nazwać. Popularny. W zasadzie ja tutaj mam co? OMSI, Fernbusa. Głównie symulatory, tak? I głównie kanał opiera się na OMSI. Także z ilości subskrybentów jestem no zadowolony, tak? Nie spodziewałem się tego, myślałem, że przez rok będę miał góra 100. No a jak widać, całkiem to się pnie w górę. Na kanale jest 115 filmów, z tym będzie 116. Z czego 12 filmów jest z Fernbusa, 31 z GTA 4, którego no niestety nie dokończyłem, American Truck Simulator 6, z OMSI 39, z Debas 2 oraz z Tramsima również 2. The Walking Dead 10 filmów wyszło i w zasadzie to jest wszystko. To jest wszystko. Więc no powiem wam, jak na taką ilość filmów i taki content, jaki u mnie jest, to jestem całkiem pozytywnie zaskoczony.
Wiecie, najbardziej obawiałem się tego, że nie będę miał jak nagrywać. Zwłaszcza po moim powrocie do pracy. Jeszcze mafia w ogóle. Tak, sorry, zapomniałem. Jeszcze mamy mafię na moim kanale. Z mafii było... Czekajcie, playlisty. Nie tam, zagrajmy w klasyka. Tak, zagrajmy klasyka. Zagrajmy w klasyka. 12 filmów wyszło z Mafii 1. Więc jestem, że tak powiem, usatysfakcjonowany. I to bardzo. No, więc wracając jeszcze do tematu. Obawiałem się, że od listopada, jak wrócę do pracy, nie będę miał jak nagrywać, bo ciężko pogodzić pracę, ciężko pogodzić dzieci, ciężko pogodzić nagrywanie YouTube'a. Znaczy, nie nagrywanie YouTube'a, tylko ciężko pogodzić YouTube'a z pracą, dziećmi, domem, samym w sobie. Więc powiem wam, że i tak jestem zaskoczony, że tu się wszystko da ogarnąć. Serio. No dzisiaj mam, ile, z godzinkę czasu jeszcze. No bo tak, jestem w domu, dzieciaki śpią. Ale za godzinę muszę się zbierać po moją małżonkę. Ciach. Więc wiecie, no... ogranicza mnie czas w tym wszystkim. Ale i tak myślę, że całkiem fajnie się udaje to wszystko pogodzić. Ciach. Najbliższe plany na kanał. Moi drodzy, Mafia 2. Mafia 2. Ja chcę Mafię 2 nagrać. Muszę Mafię 2 nagrać ze względu na to, że została nagrana Mafia 1. Mafia 2 w takim razie też musi być. Bez Mafii 2 to nie będzie miało w ogóle sensu. A no nie oszukujmy się, no Mafia 2 też jest na swój sposób zajebista. I w porównaniu do Mafii 3 no jest obłędna. Wiadomo, nic nie pokona Mafii 1. I to klasycznej wersji. Klasycznej wersji, bo ja nie mówię o remasterze, czy tam Definitive Edition, czy zwał jak zwał. Bo niestety Definitive Edition jest skopana. To strasznie. Nie podoba mi się wersja definitywna. Mam ją na PlayStation, ograłem tylko raz. Dziękuję bardzo, więcej do tego produktu nie mam ochoty wracać. A my tutaj mamy przystanek, moi drodzy, kurde. Drogi są takie szerokie i człowiek się potrafi zgubić. No, good morning, good morning. Więc tak, Mafia 2 wleci. Nie wiem kiedy, ale wleci. Bo, no nie ukrywam, zależy mi na tym, żeby Mafię 2 wami ograć. Kolejne jakieś pomysły na gry nie ma. Będę kontynuować American Truck. Nie wiem, czy przejść też do Euro Trucka. Czy chcecie w ogóle, żebym ogrywał Euro Trucka? Czekajcie, bo ja mam wrażenie, że mi źle zapowiada przystanki. Nie wiem, czy chcecie Euro Trucka na moim kanale. Jeżeli chcecie, dajcie znać w komentarzach. No i pytanie, czy chcecie, żebym ja zaczynał Euro Trucka od nowa,
Czy chcecie, żebym po prostu już kontynuował? Tak, on mi źle zapowiada przystanki. On mi w ogóle teraz zapowiadał Oscar von die Malerie. A on powinien ten Wondelstrasse, coś tam, coś tam. Jak to w ogóle przesunąć dalej? Oskar von Millering. Oskar von Millering. Oskar von Millering. Liebe Fahrgäste, bitte halten Sie die Ein- und Aussteigebereiche frei. Nie wiem, jak to w ogóle prze... Von der Tannstraße. O. Mamy. No i co ja to mówiłem? Aha, o tym, o tej Mafii 2, że chciałbym ograć. Widzicie, kurde, no ja wpadnę w taką dygresję przez pierdołę, która mi przeszkadza i nie umiem się potem skupić. Aha, o tym Eurotracku mówiłem. Sorry. No, więc dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym Eurotracka zaczął od nowa, czy kontynuował z tego poziomu, z którego mam. American Track, wiecie co? Do American Tracka to ja mam straszny sentyment i tam uwielbiam, uwielbiam, po prostu kocham te długie trasy. I American Track chciałbym, żeby został w takiej formie, jak już jest. Że po prostu kontynuuję to, co mam zaczęte, bez zaczynania od nowa. Ze względu na to, że... Kurwa, jaki pojebany przystanek. Ze względu na to, że wiecie co... No szkoda mi tego. Tym bardziej, że za chwilę wychodzi Oklahoma, potem wychodzi Kansas, czy odwrotnie, nie pamiętam już, jak to jest tam dokładnie. Za chwilę będziemy mieli praktycznie całą trasę 66 dostępną. No może nie tak za chwilę, no ale liczmy na to, że niedługo, w niedługim czasie wyjdzie później... O, czerwone! W niedługim czasie później wyjdzie... czekajcie, jak te stany są tam poukładane. Ja to zawsze mam problem. Tak. Więc załóżmy, że wyjdzie po Kansas i Oklahomie wyjdzie stan Missouri i po Missouri wyjdzie Illinois. I praktycznie, aha, i nie wiem, czy Iowa, czy przez Iowa przechodzi tam 66. No nieważne. Ale załóżmy, że wyjdzie potem stan Illinois. I moi drodzy, praktycznie mamy całą trasę 66 dostępną. Więc wiecie, mi prościej będzie tą trasę pokonać, bo chciałbym ją w grze pokonać oczywiście. Prościej mi ją będzie pokonać, jak już będę miał taki poziom, jaki mam, niż jak będę zaczynał od nowa, tak? Bo, no nie oszukujmy się, ale od początku gry to strasznie mamy... Czekajcie. A nie, my tutaj, dobra. Od początku gry to mamy strasznie licho z kilometrami. A, już trudno, przejechałem na czerwonym. Tak. Więc no. Poczekajcie sekundkę.
Dobra, moi drodzy, jestem. Więc tak jak mówiłem, no prościej mi jest tak. Znaczy, American Truck chciałbym kontynuować w takiej formie. O, a Euro Truck dla mnie ma mniejsze znaczenie, więc mogę go zaczynać od nowa. Jeżeli chcecie. Moi drodzy, dojeżdżamy do Bramy Zwycięstwa. Brama Zwycięstwa, Siegestor, czyli Brama Zwycięstwa, to wzniesiony w 1850 roku na polecenie króla Ludwika I łuk triumfalny ku czci armii bawarskiej. Koło takiej budowli przejeżdżamy sobie teraz. Zobaczcie. Jest to ładnie odwzorowane w grze, bo powiem wam, widzę teraz grafiki na necie i ładnie, ładnie to jest odwzorowane. Uwielbiam OMSI właśnie za to, jak odwzorowywują tutaj na mapach różne obiekty. Więc do ETS-a mam mniejszy sentyment, więc w ETS-ie mogę robić co chcecie, ale ATS-a chciałbym kontynuować w takiej formie, w jakiej jest. Czyli po prostu jeździmy. W ETS-ie mogę sobie nową firmę zakładać, mogę tam z wami się od początku bawić. Nie widzę przeszkód, więc dajcie znać, czy chcecie tego ETS-a. Nikt nie wsiadał? To nie, to się walcie na ryj. Albo to nie był mój przystanek. Nie, to był mój przystanek. Teraz jest Gieselstrasse. Fajne te zapowiedzi tutaj są. Bardzo mi się podobają. Takie, wiecie, klimatyczne. O kurde. Mamy co kręcić tu. Pyk. No to pasażerowie wchodzą. A, good morning, good morning. The bus, moi drodzy. Jeszcze zostaje ten nieszczęsny the bus. Myślę nad kontynuacją the busa, ale kurde, powiem wam. Odinstalowałem go ostatnio. Ze względu na to, że no, jestem tutaj mocno ograniczony pod względem pamięci. Coś ty chuju zrobił teraz. Jakieś śmieszne rądko. Pod względem pamięci w moim sprzęcie jestem mocno ograniczony, więc postanowiłem odinstalować gry, w które nie gram. W tym debasie nic za bardzo się nie dzieje. Doszła jedna nowa linia, ale no. No, nie widzi mi się nagrywanie tego debasa. Powiem wam szczerze. To raz, dwa, ja mam wiecznie problem z ustawieniem kierownicy tam. Nie wiem, co z tą grą jest nie tak. Ale cholernie ciężko mi się ustawia tam kierownicę. A ja gdzie mam jechać, moi drodzy? Dobra. Ja chyba w prawo. Najgłupsze, co może być, to właśnie takie skrzyżowanie, gdzie helpera zapomnieli dać. Mam nadzieję, że tu mam jechać. Boże, spraw, żeby to było tu. Nie tu. Kurwa, na bank nie tu. Super. Kurwa mać, wiedziałem. Poczekajcie sekundkę. Dobra, moi drodzy, jestem. Już wiem, co skasztaniłem. Miałem jechać tutaj. Ale tak to jest, jak nie ma helperów, kurde, no.
Więc odnośnie Debasa, no to Debasa sobie odpuszczamy. Tramsima, wiecie co? Ja w ogóle żałuję zakupu Tramsima. Tam się nic kompletnie nie dzieje. Nie ma żadnych aktualizacji, nie ma nowych tras. To dodatek, który sobie zakupiłem z zajezdnią, w ogóle ja nie wiem, coś tam się działo, wywalało mi tą zajezdnię, musiałem ją zwrócić. Znaczy wywalało mi grę, o może tak. Więc no... No dziwne klocki się tam działy, tak? Po zainstalowaniu tego dodatku. Więc skoro wywala grę, no to uznałem, że wywalę to. Nie chcę tego Tramsima. Nie chcę Tramsima z tym dodatkiem do zajezdni. Nowych tras nie ma. Więc... No do dupy, tak? Do dupy jest to. I uznałem, że nie będę się bawić w Tramsima, to nie ma sensu. Debas, no doszła nowa linia, ale czy jest jakiś większy sens zabawy w to, no nie bardzo, powiem wam, kurde. Też tam nic takiego się nie dzieje w tej grze, co by mnie skłoniło do tego, żeby w niej siedzieć. Tym bardziej, że tak jak mówię, no mam problem z ustawieniem kierownicy i to mnie strasznie drażni. Zostaję przy Fernbasie. Do Fernbasa doszedł teraz dodatek Dania. W najbliższym możliwym czasie sobie ten dodatek zakupię. Pojeździmy sobie troszkę po Danii. Wejdzie Oklahoma. Wyjdzie Kansas do ETS-a, wyjdą zachodnie Bałkany do ETS-a, więc będziemy mieli gdzie jeździć i na czym jeździć. I myślę, że skupię się po prostu na tych czterech grach: OMSI, ETS, ATS i Fernbus. I to będzie wszystko. Ze względu na to, że no. Najbardziej mi na tych grach, że tak powiem, zależy. No i tak jak mówię, no jestem ograniczony pamięciowo w laptopie. Zostało mi tam, nie wiem, 90 parę giga. Już będę musiał myśleć nad tym, żeby materiały nagrywać na bezpośrednio już na pendrive'a. Czy gdzieś. Czy zakupić sobie dysk i na ten dysk je od razu nagrywać. Nie wiem, coś muszę wymyślić. Bo nie ukrywam, ja mam strasznie dużo dodatków. Do samego OMSI mam masę dodatków. Ale już nic nie mam zamiaru kupować. Myślę, że to co mam w zupełności wystarczy. O! Jeździ! W ruchu AI jeździ ten pociąg drogowy, znaczy autobus, pociąg autobusowy, o, zajebiście, pierwszy raz z tym się spotkałem w Bonafium, chyba że wyszła jakaś aktualizacja, bo wcześniej tego nie było widać, że super, cieszy mnie to bardzo. My teraz w prawo i dojeżdżamy w zasadzie do końca, moi drodzy. Jechaliśmy sobie do końca. Ja za troszkę ponad pół godzinki muszę wyjeżdżać. Położone. Sakrati, was ist denn to jetzt wieder los? Dobra, zamknijcie ryj, szwaby śmierdzące. No nie, błagam, nie rób mi tego, OMSI. Nie rób mi tego. No. Grzeczne OMSI. Ja nienawidzę takich momentów, bo doskonale wiem, co się za chwilę może wydarzyć. Ale super, super, że tak się skończyło, że się skończyło dobrze. Dobra, my teraz w prawo.
chyba z tego pasa, nie? Ciach. I cyk, jak ładnie mamy światełko od razu. I jesteśmy na miejscu. Tivoli Strasse. Tutaj mamy... O! Zakończenie. Start też jest stąd. Tivoli Strasse, terminus. Czyli tutaj mamy tylko zakończenie trasy, ok. Jedziemy na przystanek się podstawić. Musimy już bezpośrednio jechać. Bo jesteśmy opóźnieni. 9.13. Nie, jeszcze nie. 9.13 mamy odjazd. Hirschauer Straße. Czy tu się automatycznie tablice zmieniają? Tak, same się zmieniają, super. Zresztą mogłem tylko popatrzeć w bok, tak, czy pasażerka do mnie podchodzi, ale nieważne. Zamykamy drzwi. Tu mieliśmy być. To jest Hirschauerstrasse, czy jak ktoś tam mówi? Tak. 14 po 30, czyli otworzymy sobie. Zmienimy czas. Na 13 sekund 55. Ok. Mam nadzieję, że teraz nie wyjebie Fachlera, czy jakąś tam zwie ten błąd. Najbardziej popularny błąd OMSI2, nie? Fechler. Czy jakąś tam zwie. O, jak już tak stoję sobie tutaj. Ale nie, bo ten słup jest. To może na jakimś kolejnym przystanku sobie zrobię screena. Bo, no nie ukrywam. Z tej okazji chciałbym mieć nową wizytóweczkę. Niestandardową. Więc zaraz, jak będzie okazja, to sobie zrobię nowego screena. Nową wizytóweczkę. O. Myślę, że tu będzie fajnie zrobić sobie wizytóweczkę. Cyk. Cyk. Wyłączymy to, ten czerwony paseczek też i chyba F12 się robi, nie? O, i ślicznie. Włączamy to, włączamy helpery, wsiadamy do kabiny, zamykamy drzwi, amulet przystankowy, czy tam gorący guzik wyłączamy, przycisk znaczy się i ruszamy. Kurde, zaraz mi Solaris zjedzie z półeczki. Mam kurde problem z tymi moimi autobusami na półce, bo one same zjeżdżają, powiem wam. Ta półka jest pod takim leciutkim skosem. Muszę coś zrobić, żeby tak nie było. Ponieważ no kurde, te autobusy czasami mi się gdzieś tam, wiecie, ruszą. To jest mega irytujące. Jest. Kurde, na 54 jeździ. Ruchu AI. Śmieszne, bo nie mamy żadnej linii, która typowo obsługuje te autobusy. Raczej, którą obsługują te autobusy, matko. Nie mamy takiej linii tutaj dodanej, gdzie typowo ten autobus jeździ. I to jest takie śmieszne, bo na przykład na każdej linii, jak wybierzemy sobie ten autobusowy pociąg, to jeździmy tylko my nim.
Żaden ruch AI nie jedzie takim autobusem na tych liniach, które tu mamy. Ale mamy tak, mamy tutaj do przejechania 4 linie. I 3 rodzaje autobusów. Znaczy 3 rodzaje, no. Stolówkę, przegub i ten autobusowy pociąg. Więc w następnym odcinku pojedziemy sobie solówką, bo solówką jeszcze nie jechaliśmy tutaj. A na ostatnią linię wybierzemy sobie może jeszcze raz pojedziemy tym pociągiem. Zobaczymy. Na razie nie planuję więcej nagrań z tej linii. Opsa. Ale co będzie, to zobaczymy. Tak. Kurde, podobają mi się te zapowiedzi tutaj. Jakie fajne. Chyba najfajniejsze zapowiedzi, jakie dotychczas były w OMSI. Ja zauważyłem, że ja w ogóle w OMS, jak z wami, jak do was gadam, że tak, to jeżdżę jak lebioda. Co chwilę się gdzieś gubię, po krawężnikach jeżdżę. Zresztą za każdym razem, w jaką grę bym nie grał, to jeżdżę jak taka sierota. Czy to w Fernbusie, czy to w Euro Trucku, czy American Trucku. Zawsze jeżdżę jak lebioda. Ja się nie umiem skupić na gadaniu i na jeżdżeniu. Przynajmniej w grze. Bo w pracy to co innego. Chociaż powiem wam, w pracy już nie gadam przez telefon. Bo zdarzało się, że... gadałem. Ale ja powiem wam, odzwyczaiłem się od gadania. Nie chce mi się gadać przez telefon. Bo ja chodzę do pracy się wyciszyć. A przynajmniej staram się. Do czasu, kiedy ktoś mnie nie wkurwi. Czekajcie, bo teraz muszę się zorientować. My mamy linię 150, czyli my prosto. Tu jest w ogóle to chore, bo jedna z tych linii, teraz nie pamiętam, czy 153, czy 154, wyjeżdża tutaj z prawej, skręca w lewo, tam w kierunku tego łuku. I potem wraca i jedzie tutaj na wprost chyba. Czy jakoś tak. Jest jakaś taka linia, co się obraca, potem jedzie gdzie indziej. Tak, 153 taka jest chyba. Zresztą będziemy tutaj, to zobaczycie. No i łatwo się na niej machnąć i jechać w złym kierunku. Bo to jest taki przejazd kieszeniowy, nie? Więc łatwo się machnąć. Amalienstrasse, dobra. Aj, kurde, te zakręty takie ciasne tu są. Przeszło? Przeszło. Ładnie wjechał. Powiem wam, na OMSI też mi zależy bardzo,
ponieważ tutaj najlepsza jest fizyka jazdy. Pograłem trochę w tego Debasa, pojeździłem tymi przegubami tam, ale powiem wam, że tam tak fajnie nie odczuwać tej jazdy jak tutaj. Jest to, nie powiem, jest to fajna konkurencja dla OMSI 2. Nie ukrywam. Ale nie zastąpi OMSI 2. I naprawdę jest ciężko o to, żeby jakakolwiek gra zastąpiła nam OMSI 2. Niestety. Możemy OMSI nienawidzić, możemy na nie pluć, co tylko. Ale do OMSI zawsze będziemy wracać. Każdy, kto chociaż raz w OMSI pograł, pojeździł troszkę tutaj, ten wie, że no nie da się tej gry zastąpić, tego programu, bo to nie jest typowo gra. Po czym poznać, że nie jest to gra? Na przykład po samym programie Action, który nie zacznie nam nagrywać, jeżeli ustawimy go w trybie gra. Niestety. Nie ma takiej opcji. W trybie gry nie da się zacząć nagrywać, kiedy OMSI 2 włączymy. Trzeba nagrywać w trybie ekranu. Tak. Tak to jest w przypadku OMSI i tego się nie zmieni. Więc jest to program. Tyle. No i jest to program, który ciężko zastąpić. The Bus wyszedł, jest fajny, ale nie zastąpi OMSI 2. Nie zastąpi, ponieważ nie ma map innych niż Berlin. To raz, dwa, fizyka jazdy nie jest zła, ale nie należy do najlepszych. Jednak w OMSI jest to wszystko dużo bardziej jakoś dopracowane. My teraz będziemy w lewo. No i powiem wam, najbardziej co mi w OMSI pasuje, to kamery. Klikamy sobie i ona po prostu tak sobie, ta kamera przeskakuje w każdym trybie. Nie musimy żadnego guziczka trzymać, nie musimy nic kombinować. To jest rzecz, która mi najbardziej odpowiada w tym programie. Nie ma czegoś takiego, wiecie, tak, o, tak, skacze ta kamera. Nie. Ona w każdym tym sobie, w każdym trybie się zatrzymuje, czy tam w każdym położeniu, o. W każdym położeniu się ta kamera nam zatrzymuje i zostaje tak, jak chcemy. I to jest coś, za co OMSI kocham. I każdy, kto gra w OMSI bez tych przyrządów typu Trackir, typu, nie wiem... No, te do śledzenia ruchu głowy. To każdy, kto gra w gry bez tych urządzeń, to po prostu pokochał OMSI za to. Ja lubię na przykład, wiecie, patrzeć w to lusterko, jak skręcam w prawo. I widzieć, gdzie mi ta dupa tam cieka, wjeżdża i tak dalej. W innych grach, no to niestety muszę, że tak powiem, tą kamerą sobie trochę skakać. A tego nie lubię. No i powoli dojeżdżamy do końca. Kolejny jakiś zabytek tutaj mamy.
Ja niestety nie wygooglowałem wszystkich zabytków, ale znając twórców OMSI, to dali nam najciekawsze miejsca, najciekawsze linie Servus. do przejechania. Hallo. I koło największych, że tak powiem, atrakcji Monachium. Dobra, mamy czerwone, więc znowu chwilę sobie poczekamy. Kuning Plac. Czyli zostają nam dwa przystanki. No i super. Tak akurat 46, no około godzinki czasu, około 50 minut będziemy mieli materiału. Więc trasa tam i z powrotem wydaje się być całkiem fajna w czasie. No, a ja się muszę położone zbierać. Kurde, powiem wam, idealnie mi to wyszło. Idealnie, żeby zebrać dzieciaki, zanieść do auta i żeby się ładnie wyrobić. Gdzie jest kolejny przystanek? Nie widzę go, kurde. A, czerwone mamy, czerwone, czerwone, czerwone! A mój! Strasznie w ogóle słabo ten autobus hamuje. To jest w ogóle fenomen tej gry. To jest rzecz, o której wam zapomniałem powiedzieć. Tu każdy autobus inaczej hamuje. Czuć tą różnicę w jeździe. Nie jest to kopiuj, wklej, fizyka jazdy ta sama w każdym autobusie. Tu każdy autobus hamuje inaczej. Wiadomo, najlepiej to widać pewnie po autobusach z sceny moderskiej, bo jednak moderatorzy o takie szczegóły bardziej starają się zadbać. Ale nie ukrywam, że tu też w tych autobusach dedykowanych, raczej, no tak, dedykowanych do map, tak, bo część tych autobusów w ogóle jest dedykowana mapom, przykładowo Projekt Ruhr czy Monachium. Ale autobusy studia i autobusy dedykowane do map też mają tą fizykę zupełnie inną niż na przykład podstawowe many, tak. I jesteśmy, moi drodzy. Także tutaj się rozstaniemy. Jest to już koniec naszej trasy. To jest fajne, ta muzyczka taka, nie? To jest coś pięknego. Dobra. Zgaszę go, żeby nie zubrował. Jeszcze wam go tak pokażę tutaj po zewnątrz, jak on sobie wygląda. Ciach. No i tyle, moi drodzy. No, myślę, że to może być już końcówka nagrania. Dziękuję wam za ten rok, który spędziliście ze mną. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze i za to, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że kolejny rok wytrzymamy ze sobą razem. Chciałbym też zacząć z wami nagrywać. Tak jak już to nieraz mówiłem, jeżeli chcecie coś wspólnie nagrać, czy multiplayer z ATS-a, czy po prostu takie luźne gadanie FOMSI, zgłaszajcie się przez Instagrama,
Przez maila. Wiecie co? Podam maila w tym. W opisie do filmu. Piszcie maile. Piszcie na Instagramie. Zgadamy się na jakiś fajny termin. Razem coś nagramy. O, jakiś elektryk jedzie. Gdzieś elektryka słyszałem chyba. Albo to był tramwaj? Nie wiem. A nieważne. W każdym razie piszcie, zgadamy się. Na pewno z kimś z was coś bym sobie nagrał, tak. Każdy na swój sposób jest ciekawy i pewnie coś ciekawego ma do powiedzenia o swoim życiu. I może się podzielić, tak? Z większą widownią. Dobra, moi drodzy, nie przedłużam. Było mi strasznie miło. Trzymajcie się. No i cześć.